Witajcie z Bahamów. Nasz dom na wodzie zacumowaliśmy tym razem przy naszej ulubionej wyspie, czyli Exumie. Tutaj rozpoczyna się prawdziwy raj wrażeń. Zapraszamy. O Bahamach słyszał każdy, jednak o archipelagu Exuma, będącym ich częścią, wie niewiele osób. Dziś i w kolejnych odcinkach zabierzemy Was do miejsc, do których można dostać się tylko drogą morską. To jest w ogóle wariactwo. Nasz dom generalnie stoi właściwie na piasku. Co to dzisiaj mamunia stworzyła? Na Bahamach trzeba być kreatywnym. Zdecydowanie. Garetki z Polski. Jak, Kubuniu, dobre? Chyba tak, bo nie może cisza. Cisza znaczy dobrze. Juciu, już zjedzone. Dobra. Mamunia zadowolona z siebie? No jak. No jak. Dobra. W naszym pływającym domu mamy również swoje priorytety. Najpierw był remont, potem ogarnianie niedoróbek poremontowych, wreszcie czas na montaż głośników. Dla nas dom bez muzyki to nie dom. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Kochanie, wypiek, najnowszy wypiek kulinarny. Chleb portugalski na Bahamach. Absolutny obłęd. Obłęd, co? I do tego ogóreczek od dziadka. O, tutaj. Wódeczka od babci. Cieciorka jeszcze, cieciorka z Polski, bio, z puszki, bo na szybko. Humusik od mamusi. Humusik od mamusi. Nie, humusik od Anusi, chlebuś od... Chlebunio od Polunio. I ogóreczek od dziadka i babci. A tak tutaj widoczek. U nas. Zachód słońca od matki natury. I zachód słońca od matki natury. Miam. Wow. Yami. Jam, jam. Jam, jam. Wow. Na poli. Dzień dobry. Zobaczcie, jaka woda na Bahamach. Wow, szok. Taka cisza, spokój. O, i widać tą rozgwiazdę. No, zobacz.
What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine. Odkrywanie Bahamów jachtem oznacza niekończące się przygody i codzienną dawkę niesamowitych wrażeń. What's yours in his mind, that energy goes today. Właśnie odkryliśmy przepiękną zatoczkę z dala od pozostałych jachtów, a w niej tajemniczy wąwóz. Zacumowaliśmy naszą poli tuż przy plaży i od razu postanowiliśmy dowiedzieć się, co to za miejsce. Każdy z nas miał swoją teorię na temat tego miejsca. Ostatnia z nich jest taka, że ktoś wybudował willę z prywatną rzeką, którą można dotrzeć prosto do rezydencji. Rezydencji jednak jeszcze nie ma, natomiast rzeka z krystaliczną wodą owszem jest. A jedynymi jej mieszkańcami są żółwie, kolorowe rybki i kraby. O kurde, to pogoda. Ale zbyt ładnie. W ostatniej chwili ściągnęliśmy pranie. A po burzy? Jaka woda. Wow, jak pięknie. No muszę wam zrobić mały tour po tym, jak wygląda woda. Pokład poli cały właśnie zlany słodką wodą. Właśnie pieczemy ciasto, wykąpaliśmy się wszyscy w słonej wodzie. Widać, o kurde, rozgwiazda. Patrzcie, jest tam taka malutka, uwaga. Szok. O kurde, widać kotwicę. Właśnie upiekliśmy makowca, ja robię właśnie pasztet. Przyszła wielka burza, musieliśmy w trymiga ściągać pranie. Jak to zobacz, a tutaj, teraz po burzy? O, tutaj. No wiem, patrz, jaka cudna. Ona się rusza? Nie, leży na dnie. Chodź, Julian, zobaczymy dookoła, czy widać jakieś ryby. Idziemy zobaczyć? Chodź, wracamy. Pamiętajcie, że jesteśmy na Bahamach, a już tu zdecydowanie strefa rekinów. Wczoraj mieliśmy znajomych tutaj, pierwszych Polaków spotkaliśmy na Bahamach, co prawda tacy Polacy bardziej z Ameryki niż Polacy. No i przypomnieli mi niestety, że tutaj jakieś pół roku temu przynastał niestety rekin bull shark. Ukąsił jedną kobietę ze Stanów, która nurkowała, więc generalnie znowu jest jakaś mała, lekka taka trauma, żeby wejść do wody. Nie, no bo po prostu nie mogę. Patrzcie na to. Wow, szok. Zobaczymy teraz, co za rufą. No to są właśnie Bahamy. Dokładnie, właśnie. Że widać każdy szczegół, płytko, woda jest trochę inna. No i co tu więcej opowiadać? Mam nadzieję, że na filmie czujecie, co tu się dzieje. Co? Rekinów nie ma, na szczęście. A w kuchni, na poli, co tu się dzieje dzisiaj na poli? Tutaj pasztet, w środku makowiec japoński. A więc to w menu.
Będąc jachtem w tej części świata, otwiera się przed nami niebiański obszar z wyjątkowym turkusem. Zacumowaliśmy przy głównej wyspie Exuma, a to dopiero początek wrażeń. Przed nami cały archipelag wysp, lagun, których widok zapiera dech w piersi. Dziś stoimy przy Stockton Island, której największą atrakcją są płaszczki. Joluś! Tam płynie, zobacz, jest! Widzisz? Wejdź do wody. Poszuraj dnem. Dawaj, płynie z powrotem, Joluś, dawaj, wchodź do niej szybko. No wielka jest, jak diabli. Ale widzisz, jest to wielka? Jest no. Szorstka. Tak? Popatrz. Ojej, jaki słodziak. Ślicznoty. Zobacz, jeszcze trzecia idzie się pokiziać. Ojej. Boże, jakie słodziaki. A gdzie jest jedzonko? Gdzie jest jedzonko? Daj troszeczkę muszelki, daj. A teraz idziemy do rekina? Jaki kiciuś. Daj, patrz, normalnie oklapła na tym. Kiziu, miziu, ojej. Ojej, jaka ona jest milusia. Idziemy pogadać z panem rekinem? Tu jest pan rekin, chyba. A nie, to już nie rekin, on już popłynął sobie. Niestety pan rekin sobie popłynął. No tak, zdecydowanie cię polubiła. Kiziu, miziu. Jaki kiziu, miziu. To szorstka jest. Ojej. To jest inna. Tak, to jest inna. Zobacz, widzisz, jaka fajna? To jest inna, to jest jeszcze inna. Teraz trzy napłynęły na siebie. Ojej, takie wycikane, kochane. Zobacz. Chodzimy za nią. Śledzimy płaszczkę, Julian. Patrz. No jak to? Jak to? No pewnie. Idę sobie na spacerze z płaszczką. No tak. No pewnie. Jaka ty się słodka. Joluś, daj, mama cię nakręci, o. Widzisz? Zobacz! Ojej! Postanowiliśmy spędzić w tym miejscu co najmniej tydzień i odwiedzać płaszczki minimum dwa razy dziennie. Juciu, ale super macie ten domek. Stwierdziłem, że nagram trochę. You guys have such a cool treehouse. Wow. Chatka, puchatka, Kong Bar. No i co, zamknięty? O, super!
Nie ma sałatki z konka, ale za to jest masaż. Tutaj było miejsce, gdzie gość może jeszcze jest otwarte, gdzie gość robi najlepszą na świecie sałatkę z konka, czyli z muszli. To jest takie ceviche, bierze, wyciąga muszle z wody. Ale robi chyba, bo są, bo są zaparkowane, połapane muszle, wiesz? Może ma dzisiaj wolne. O, tu następna leży. A nie, to nie jest najpłatsze. Okay. Może mamy tutaj mięsko. Oprócz codziennych lekcji przyrody, mamy też szkołę na łódce. Dzisiaj z Kubusiem zrobiliśmy, jakie opowiadanie napisaliśmy i co było w opowiadaniu? O tym, że żyjesz na łódce, tak? A co było na koniec? Najlepsze w życiu na łódce jest? Co powiedziałeś? Co napisałeś? Jak to było? Poznawanie? Dzieci. Poznawanie dzieci z tego świata, tak? Ile dzisiaj poznałeś dzieci? Na plaży? 3. Nie, jakby więcej, co? 4. W ciągu 2 godzin. A skąd te dzieci są? Z jakiego kraju? Z Kanady. Z Florydy. No. Jest to szkoła, nie? Z Kanady, z Florydy i z Anglii. Co robić? Co oni tam robią? O, jest Juluś. Pa! Dzisiaj chłopaki u sąsiadów, które kolejny dzień u Kanadyjczyków. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend. Your friend till the end. Jaka jest akcja? Idziemy kupić prezent dla naszej koleżanki, która przyjedzie za 3 godziny, czy 2. To co? Wsiadamy do naszego pontonu? Wsiadamy. Dobra, no to ognia. Julian, jedziesz? Chodź. Ktoś jedzie z nami? To co? Ognia? Okej. No to ognia. $50. Weź tą kasę dobrze schowaj. Jednak tata? Tak, jednak tata na sam początek. To wjechać tu czy nie? No to raczej tam może pojeść. To... Nie, wjedź okay. Tutaj, bo nie ma jej. Jest płaszcza. Co? Gdzie? Jest duża płaszcza. Musimy ją pokazać. Okej. Okay. Boko jest jeszcze głęboko. Nie ma... Okej. Okay. To nie jest za głęboko. Dobra. Podnieś silnik, serio. Tata podnosi silnik. Żeby się śruba nie zat... O, co to było? To było lekkie uderzenie, jak spuściłeś. Kotwicę wyrzucamy? Nie, podłapiemy się pod... Idziemy pokazać wam płaszczki. I... Okej, okay. Idziemy. To są płaszczki! Tam siedzi taki pan, co robi sałatkę z muszelek. Tamtych, co właśnie tu widzicie. O! Tych. Wygrzebuje z nich małże. Czyli jak się tam to nazywa.
i podchodzimy do płaszczek. Widzicie? Tutaj. Widzicie? Przejdźmy do rzeczy. Idziemy na krótkie zakupy. Tu mamy restaurację. To, a tu mamy palmę. A to są takie, że bierzesz worek i wrzucasz w te dziurki. Z jednego do drugiego. To nasz sklep. Jesteśmy w miejscu docelowym. Hello. Hej, prezencik, nie pokazuj. Prezent pokażemy na koniec. Prezent pokażemy na koniec? No to ten. Jesteśmy na Chatten Chill. Misja zakończona. There's some squid down, I mean, there's some stingrays. Okay, so... Down there, yeah, they're feeding them. They're always here. Okay. Nazywam je... To jest domek na drzewie. Tu tam drabina na górę. I tutaj, tutaj. A tutaj, a i możesz jak winda i zjeżdżasz. Jest, tata. O, znalazł się. Znaleziony. Tak hamaku. Okej, okay, teraz pokażemy wam niespodziankę. Ta-da! 3, 4, go! Ta-da! Płaszczka! Płaszczunie! Nowa Matylda. Parę dni temu Julek kupił sobie płaszczko i nazwał ją Matylda. A ta będzie dla naszej koleżanki Julki. Jeśli film wam się podobał, dajcie subika i lajka. Like.